Kolejna odsłona sportowej rozmowy. Dziś naszym gościem, gość szczególny, Damian Gut. Wreszcie cię namówiłem do tego, żebyś przyjechał do studia. Zawsze tylko była taka rozmowa przez szklany ekran. Teraz jesteś tutaj. Będzie wreszcie okazja się troszeczkę, może nie posprzeczać, ale trochę porozmawiać na temat tego, co dzieje się w naszej piłce nożnej, co dzieje się w Unii Jaroszów, jak wygląda to wszystko od kuchni, bo Damian też trzeba pochwalić się jako jeden z nielicznych klubów Unii Jaroszów, jest klubem, który podsyła nam różne materiały, czy zdjęcia, czy filmiki, czy informacje takie centralnie z pierwszej ręki i wiadomości bardzo nam pomagają ten program tworzyć, więc przed kolejką dzięki Damianowi jest tylko lepszy. To takie spostrzeżenie na dzień dobry. Damian Gut, Unia Jaroszów. Dzień dobry. Damian, no widzieliśmy się ostatnio na meczu z Czarnymi, prawda? Meczu ciekawym, meczu drugiej kolejki w Wałbrzyskiej Serie A i tak się zastanawiałem wtedy, co wy tam zagracie. Bo pierwszy mecz z KS Walin, wiadomo, porażka, wszyscy to oceniają subiektywnie, też miałem różne opinie. Jedna osoba twierdziła, że to był mecz stricte pod dyktando gości, druga znowu mówiła, że to był mecz, w którym ta sytuacja się zmieniła po przerwie i ten mecz wyglądał inaczej. Trzecia nam zarzuciła, że nie oglądaliśmy tych samych meczów, mimo że byliśmy na tych samych meczach. No i w kółko macie, jak każdy ma swoje zdanie. Opowiadaj, co się dzieje w Unii Jaroszów, jak to wszystko się rozwija. Awansowaliście, gracie piękny futbol jak na Beniaminka. No, udało nam się awansować po dosyć dobrej wiośnie, gdzie wygraliśmy wszystkie nasze spotkania, mimo to, że w Mieroszowie na końcu gdzieś tam przedostatnia kolejka, przegrywaliśmy po 15 minutach nawet 2-0, potrafiliśmy odwrócić losy spotkania, no ale tu duża temu jest, zawdzięczamy to wszystko naszemu trenerowi, który postawił naszych zawodników na poziom wyżej. Każdego z osobno. Nie mamy jakiejś kadry z górnej półki. Mamy wszystkich chłopaków z naszej wsi lub okolicznych miejscowości. Nie są to zawodnicy, którzy tam liznęli jakichś centralnych lig czy okręgowych nawet. Ale okazuje to, że można z takich zawodników wytrzesić więcej i postawić im wyższy cel. Jakim tutaj akurat się udało awansować do klasy A. No i tutaj też pokazujemy w tej A-klasie, że jednak nie będziemy takimi chłopakami do bicia, gdzie terminarz A-klasy, jaki się pokazał na początku czy w połowie lipca, że nie jest łaskawy dla nas, bo na początek dostajemy KS Walin, gdzie to chyba jest piąta drużyna poprzedniego sezonu. Jedziemy do Czarnych, to też środek tabeli. Udaje nam się wygrać po dobrym meczu, gdzie strzelamy im 4 bramki. Potem gramy jak równy z Szczawnym Wałbrzych, z Szczawnym, przepraszam, z MKS Szczawnym Zdrój, gdzie prowadziliśmy już w trzeciej minucie. Myślę, że w Szczawnie to do tej pory się cieszą, że ten mecz się zakończył wygraną 3-2, bo mecz naprawdę, może nie prowadziliśmy gry, ale potrafiliśmy się dobrze ustawić, czytaliśmy grę. Zawodnicy ze Szczawna Zdrój no, walili głową w mur, nie mogli złamać naszej obrony, a mecz pokazał, że najwięcej takich akcji stworzonych było to tak jak wrzut z obrony za naszą obronę. Dobra, to moment, zatrzymamy się na chwilkę o tym, bo tak... Za dużo. Nie w tym rzecz. Chcę wrócić trochę do czasów, kiedy musieliście z tej Serie A się wycofać, prawda? Tak. Pamiętam, jak to przeżywaliście, bo generalnie długo graliście w tej lidze i tak w sumie nikt się tego nie spodziewał, prawda, w tamtym okresie, że to się skończy no, degradacją na własne życzenie. Ale też któregoś razu pamiętam, rozmawiając o Unii Jaroszów, powiedziałem coś takiego, że to chyba było wam bardzo potrzebne, bo dzięki temu ta drużyna dzisiaj jest takim organicznym tworem, to znaczy wytworzonym z własnym sumcie, tak jak ty powiedziałeś, z własnych zawodników, którzy nie tylko potrafią grać w piłkę na tym poziomie rozgrywkowym, co jeszcze po prostu mocno są z tym klubem zżyci. No ale powiedz, ten okres przejściowy, po tym jak się wycofaliście do tego awansu, ciężko było? Było bardzo ciężko. Było tak ciężko, że zawodnicy z dnia na dzień nam powiedzieli, że no, odchodzą do sąsiednich klubów,
bo po prostu jeździliśmy bez mała 10-11 zawodników, dzwoniliśmy po zawodnikach. No, to uważali, że to nie ma sensu po prostu dalej tak ciągnąć. No, ja i Michał Czaplan jako wiceprezes podjęliśmy tą rękawicę i powiedzieliśmy sobie, że jak my tego nie pociągniemy dalej, no to nie będzie klubu. No i tak powolutku żeśmy stworzyli taki, że tak powiem, szereg. Poszukaliśmy w naszej miejscowości osoby, które z chęcią by przyszły, nie mające w ogóle doświadczenia, nie mające żadnych nawet techniki, czy tam... Tak, żeby po prostu pograć, żeby tak, żeby pograć, żeby... Tak, nie, bez presji na wynik, bez niczego, nie wiem, można sobie serknąć na nasze wyniki, tam były, przyjeżdżała do nas Roztoka 10, Szczegon 12, gdzie to zawsze było... To boli, prawda? Tak, i to bolało, to bardzo bolało, ale zacisnęliśmy zęby, siedzieliśmy na tej ławce i szukaliśmy rozwiązania, co tu można by było zrobić. I powiem Ci, że ciekawym pomysłem wtedy było założenie takiej szkółki piłkarskiej, akademii, bo to tak nazywaliście bardzo podobnie, i tego, w jaki sposób zaczęliście prowadzić pracę z dziećmi. Mam takie wrażenie, że właśnie ta praca z dziećmi, to Wasze podejście do tego tematu sprawiło, że przychylniejszym okiem zaczęli na klub patrzeć ci ludzie, którzy niekoniecznie chcieli wtedy jeszcze z tym klubem się wiązać. Tak, zgadza się. To jest prawda, bo nie mając drużyn młodzieżowych, to też potem nie ma kto zasilać tej drużyny seniorskiej i czy tam juniorów. Nie? Tutaj w okolicy nawet, czy w Strzegomiu, no duża miejscowość, brakuje drużyny juniorskiej. Nie ma drużyny juniorskiej. Nie ma gdzie. Wszyscy nie ma, od razu przeskakują do seniora. No i to jest właśnie taka potrzeba. A wiem, że takie odbudowanie od trampkarza, czy tam od nawet młodzika do seniora, to praktycznie 10 lat zajmuje. Tak, ale też popatrz, ta organizacja pracy z dziećmi, prawda? Wszystko było bardzo wesołe, wszystko było takie dla tych dzieci. Dawaliście tam dużo z siebie takiego, nie tylko serca, ale takiego, wiesz, podejścia takiego... Takiego no, jak na dłoni dla nich, żeby oni chcieli tu być. Byli z nimi rodzice, byli z nimi wujkowie, dziadkowie. To się rozszerzała. Ta informacja też i do nas dotarła, zanim tak naprawdę pojawiły się pierwsze filmiki na Facebooku, że szkółka piłkarska dla dzieci w Unii Jaroszów jest czymś wyjątkowym. Zaczęliśmy się przyglądać tej sprawie i tak naprawdę powiem Ci, że od tego momentu muszę powiedzieć, ta aura, tak jakby ta karma do Was wróciła, ta dobra karma do Was wróciła, bo zaczęło się to gdzieś powolutku napędzać i zaczęliście grać już nawet nie tylko coraz lepiej, co po prostu organizacyjnie klub stawał na nogi. Przecież zrobiliście też boisko. Tak, tak. Żeśmy też, to też właśnie taki moje hobby jest, że dbanie o to boisko, bo mam jeszcze pomocnika Dariusza Makówkę, który jest też kierownikiem akurat w Polonii Świdnica w czwartej lidze i on mi bardzo dużo też pomaga przy tych wszystkich pielęgnacjach. Kosimy na zmianę boisko. To boisko, jeżeli jest nawodnione, nawożone nawozami, to potrzeba je dwa, a nawet trzy razy w tygodniu kosić po 2 godziny. Nawet przed meczem ze Szczawnym żeśmy z Darkiem całą noc podlewali, bo ten wózek on tylko jedzie sobie przez 100 metrów, potem go trzeba przestawić i znowu jedzie 100 metrów. Żeśmy się budzili o 11 w nocy i potem o chyba 6 rano znowu, żeby go przestawić, żeby murawa była gotowa na mecz. Nie? Ja tak myślałem, że jak zrobimy to, będziemy dbać bardzo o murawę, no to też zawodnicy zobaczą, że tu są warunki dobre do trenowania, do może jakiś klub, znaczy nie klub, tylko może tak, żeby coś się zawiąże lepszego. Skoro jest boisko przygotowane, tak, to znaczy, tak, że jest plan na przyszłość. Tak, jest jakiś plan, jest są chęci, są ten. No i tutaj dużo właśnie, ja też tak myślę, że to dużo dało, że te warunki do grania w piłkę, może szatni nie mamy jakiejś tam z to, pierwszego, dobra, że nie tak macie powiem. Też swej szatni. Tak. To byłem kiedyś, jeśli tam się nie zmieniło nic na gorsze, to na pewno jest dobrze. Tak. To tak pół żartem, pół serio. Ale przecieknący dach jest dalej przy opadach. Nie, ten budynek to też jest zakładu tego Jaro. Teoretycznie wynajmujemy, dziękujemy bardzo panu prezesowi, bo żyjemy z nim bardzo dobrze i on nam
naprawdę pomaga ile może, no ale też nie możemy być na łasce, żeby tylko pójdziemy i powiemy, panie, zrób pan to, zrób pan tamto. Robimy ile możemy własnymi siłami. No i to pokazuje, że się jesteście z klubem z życi. Przyszedł w końcu sezon, który, pamiętam, pisałeś nieraz, czasem gdzieś coś dałeś znać w komentarzu. Zobaczycie jeszcze, jak to się skończy. No, tak buńczucznie, troszkę tak to tonowaliśmy. Tak. No ale wyszło dobrze, bo nie dość, że skończyliście tą rundę wiosenną naprawdę w fenomenalny sposób, to dzięki temu też poczuliście się na tyle mocni, by dziś być tutaj, gdzie jesteście. Zgadza się, ale to jest duża zasługa naszego trenera, który naprawdę on wkłada w to dużo serca. No, ja przyjeżdżam na trening, widzę, o której trener jest na treningu. Trener jest 5:20 po 5:00 jest, a meta, trening jest o 18:00. On jest pierwszy, on już rozkłada pachołki na tym, on już ma plan na ten. On każdą porażkę, tak jak z Walimiem, tak jak teraz ze Szczawnym, my już po meczu analizowaliśmy, co zrobiliśmy źle, żeby wyciągnąć wnioski na następny, kolejny mecz. To założenia taktyczne... To jest praca bardzo dobra, tak. Bo to jest praca czysto profesjonalna, nie? Założenia taktyczne uważam, że zawodnicy nasi wykonują perfekcyjnie. Brakuje nam szczęścia. Zapytam o to założenie taktyczne trenera, już jak się kiedyś będzie okazja spotkać się z Bartkiem, bo to on będzie najlepiej myślę, wiedział, że chętnie się... jak dotrzeć do zawodników, by te taktyczne założenia realizować. Widziałem na żywo wasz mecz właśnie z Czarnymi Wałbrzych i no i to jest ta pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, że zawodnicy zrealizowali plan taktyczny na spotkanie praktycznie w 100%. Tam był tylko chyba chwilowy moment na początku i później... Przy stracie bramki. Daliście się zepchnąć w taki dość niekontrolowany sposób do defensywy. A tak cały czas tak naprawdę ten mecz kontrolowaliście. No to była bardzo ciekawa gra. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś bardzo finezyjny futbol, ale to jest bardzo przemyślany futbol. I to powoduje, że jesteście no, jedną z takich drużyn, pewnie o której się będzie jeszcze mówiło sporo. Pytanie, czy ty widząc to od środka jesteś w stanie tak z ręką na sercu powiedzieć, czy uda się wam utrzymać dyspozycję przez cały sezon, bo jednak on będzie trochę długi? Ja uważam, że fizycznie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bo to widać na spotkaniu, że na spotkaniach, że dochodzi 70 minuta i my naprawdę czujemy ten gaz, ten wiatr jeszcze, siła w nogach jest. Jest ten Bartek mi powiedział do mnie tak, mówię, Damian, weź mi wykoś kawałek wału. On jest wydeptany. Ja ci wyślę zdjęcie później i zobaczysz, jak on jest wydeptany. On jest ten wał, jak ten dookoła mamy przy trybunie. Kazał tam 10 metrów szerokości pas wykosić. To on jest wydeptany na czarnej do ziemi. Nie? Fizycznie jesteśmy naprawdę przygotowani bardzo dobrze. Uważam, że jeżeli nie będą to jakieś nasze kontuzje, jakieś kartki, no wiadomo, to są różne. No i też uważam, znaczy to są też amatorska liga. No, jeżeli sobie będą jakieś wyjazdy, no nie można powiedzieć. Myślę, że też się jakaś trafi wysoka porażka, bo tego na to też trzeba mieć, że tak powiem. No może dobrze, być. Ale mówisz coś, o tym w taki sposób, że generalnie widać, że macie to gdzieś z tyłu głowy, że to się może zdarzyć i że ta drużyna dzięki temu, że tak się stanie, nie załamie się tak naprawdę wydarzeniem, bo to jest tylko wynik sportowy, tak jak mówisz, liga amatorska już nie bywa. Patrząc na te rozgrywki, przypominam sobie choćby przygotowania Włókniarza Głoszyca, który przegrywał wszystko, co mógł przegrać, a w rozgrywkach ligowych gra naprawdę całkiem dobrą piłkę i punkty ciła naprawdę w sposób bardzo inteligentny, więc mając nawet czasami mniej liczną kadrę lub też poszatkowaną choćby z racji urlopów, wakacji i tak dalej, też można coś zrobić. Damian, ale dobra, okej, bo przerwałem ci wtedy opowieści nad, nie wiem jak to nazwać, może nie skrypty, opowieści z Narni chyba, no nie wiem, bo to działo się cuda na tym meczu waszym. Już nie mówię tylko o przebiegu samej gry, ale mieliśmy okazję też widzieć, co się działo w zapisach protokołów meczowych. Pozdrawiamy sędziego, jednego z moich ulubionych sędziów. No ja powiem tak, ile razy się widzimy, tyle razy rozmawiamy, jeszcze do tej pory się nie pokłóciliśmy, ale ile razy mam okazję, tyle razy szpilkę wbijam. Panie sędzio Gerc, jak to było się możliwe, że tak się stało, co się stało? Porozmawiamy za chwilkę o rzutach karnych, tu będziemy polemizować, tu sędzia pewnie się wybroni. Tak, tak. Ale żeby w protokole pomylić wynik meczu, końcowy wynik meczu,
trochę dziwne. Znaczy już po meczu, jak schodziliśmy do, zeszliśmy do szatni, no to sędzia główny, bo to chodziło o ten ze Szczawnym mecz, tak? Co tak, pomylił 2-2. Tak. Wyciągnął swój kajet i mówi, no 2-2 mi wychodzi jak nic. Ja mówię, no to tak, 2-2. Pewnie wrócił do domu i tak wpisał te 2-2. A potem pomyślał, co zrobił, nie? Dobrze, że dobrze są social media, bo co by tak, było, powiedz, gdyby na przykład nie było takich Facebooków i na przykład nikt z nas nie wpisywałby tych wyników na koniec spotkania. Mi się wydaje, że tam była też, że tam było coś takiego, że asystent chyba wezwał przy tej bramce jednej do linii, bo chyba ja tam coś krzyknąłem, że pilnują do kolegi, sędziowie pilnują wyniku, o. I chciał mnie usunąć z tego, z ławki rezerwowych. I chyba dlatego może nie zapisał sobie tej bramki. Tak mi się wydaje, że to było przyczyną, nie? Ale Damian, to jest trochę ryzykowne, co powiedziałeś, bo między Bogiem a prawdą za tego typu tekst można wylecieć z czerwoną kartką i z dyskwalifikacją na jakiś czas. Przeprosiłem asystenta później, jak zobaczyłem, jak gwiznął rzut karny dla nas. Przeprosiłem pana asystenta numer jeden, naprawdę. Fajnie się nazywają sędziowie, asystent numer jeden, asystent numer dwa. Porozmawiamy w takim razie o tych rzutach karnych. Pierwszy rzut karny przeciwko wam odgwizdany. Tak. No powiem tak, z opowieści słyszałem z kilku stron, jak to wyglądało. Każdy odpowiada tak, by sprzedać tę historię z korzyścią dla swojej drużyny. No, pewne rzeczy jednak się powtarzają, czyli fakt, że była wyciągnięta ręka, fakt, że ta piłka trafia w rękę zawodnika w, powiedzmy, takiej pozycji. Tak. Pytanie tylko, czy była to kwestia pozycji naturalnej, ułożone dłonie, czy szeroko rozszerzony obrys ciała. No nie wiem, z całą sympatią do ciebie, ja jestem cały czas skłonny tutaj jednak mimo wszystko stwierdzić, że właśnie w takim zachowaniem sędzia miał prawo gwiznąć rzut karny, bo był powiększony obrys ciała. Tylko że w szerszym kontekście, to co wiemy, zawodnik zachował się w taki sposób dlatego, że stracił równowagę biegnąc na boisku i po prostu w ten sposób ratował się przed tym, żeby się nie wywrócić. Akurat pewnie trafiło go w tym momencie w rękę. Górna piłka, leciała górna piłka za obronę, chciał ją, cofając się, chciał ją wybić, no to był tak zwany kiks obrońcy, nie? Piłka odbija się od nogi, od ręki, sędzia gwizdże karnego. Dokładnie. Nieraz widzieliśmy Liga Mistrzów, chyba Mistrzostwa Europy. Rozmawiałem z sędzią, mówił, że tak, że jakby ta piłka się od ziemi odbiła i od ręki, jest absolutnie ręka, karny. Tutaj można polemizować. Wiadomo, że sędzia się obroni z tą sytuacją. No, ale... Tak, obroni się, bo był nienaturalny sposób, ręce wyciągnięte. Tak. W ten sposób no, ktoś po prostu nie pomyślał, reagując w ten sposób. Ale potem była też druga sytuacja, kiedy odgwizdano rzut karny dla Unii Jaroszów. No i Damian, ja znowu powiem, że sędzia się z tego wybroni, aczkolwiek w tym przypadku muszę przyznać, że się bardzo mocno pomylił. Tak, zgadza się. Odgwizdana ręka w sytuacji, kiedy zawodnik trzymał na tej wysokości zgadza rękę. Zgadza się i dostaje w rękę. Trafiony jest piłką w rękę, którą trzyma na brzuchu i sędzia gwizdze rzut karny. No i mamy tutaj teraz domniemanie niewinności, w sensie błąd naprawiony błędem. Tak, ja tak zasugerowałem, rozmawiając z asystentem liniowym, który tam robiliśmy sobie zmiany i też często przebiegał, nie? No i gdzieś tam nie chcę tak chlapnąć, ale no powiem, że on mówił, że powiedział, że on by tego nie gwiznął dla nas. No ja też bym tego nie gwiznął i tutaj nie, że kogoś lubię, nie lubię, ale są pewne sytuacje, które wiesz, trudno jest inaczej opisać. Pewnie teraz zostaniemy zhejtowani za to i że ten, że tak wyciągamy brudy i ten, ale nie, uważam, dobrze, że... Ale słuchaj, ja uważam, że to nie są brudy. Tak. Uważam, że to jest polemika, która... No, mamy ten problem, że niebie jest poparta też materiałem wideo, prawda? Bo gdyby to było na zasadzie takiej, że mamy nagrane to na kamerze, możemy pokazać, każdy sobie jest w stanie wyrobić własne zdanie. W tym przypadku mamy ten dyskomfort, że zawsze ktoś nam może powiedzieć, że widział to inaczej. Dlatego ja też po twojej informacji popytałem różnych osób, którzy mieli okazję być na tym meczu. No i każdy się skłaniał ku takiej interpretacji, że rzeczywiście te karne były bardzo takie dyskusyjne.
Aczkolwiek, jeśli chodzi o pierwszą decyzję, byli skłonni uznać, że sędzia się nie pomylił. Zgadzam. Ja też, bardziej się przychylam do tego, że tam bardziej dla Szawna był ten karny, jak ten dla nas. Ale przy tej drugiej to wręcz sędziego tak. Trochę tak, no nie chcę mówić brzydko, zaraz będzie, że Szpakowski za dużo gada. Ale, bo tak pan sędzia jest bardzo sympatyczny, naprawdę uwielbiam z nim rozmawiać, ale zawsze jak mnie widzi, dzień dobry panie Szpakowski, dzień dobry panie Szpakowski i tak trochę na wesoło. Generalnie prawda jest taka, że w tym drugim karnym chyba się pomylił i no nie wiem jaka tu motywacja była, no ale najważniejsze, że zawsze z uśmiechem schodzi do szatni i generalnie niezależnie od tego co by się działo, można z sędzią porozmawiać. To nie jest taki sędzia, który wiesz... każe ci się zamknąć, tylko dlatego, że on podjął decyzję. Nie musisz się z nim zgadzać, ale możesz z nim o tym porozmawiać i w zależności od tego, jak ta dyskusja przebiega, tak też ewentualnie są zapisy w protokole lub ich nie ma, bo różnie też kierownicy drużyny, prawda, reagują. No dobra, Delen, słuchaj, przegraliście ten mecz ze Szczawnem dość pechowo, bo taka jest niestety też piłka, nie zawsze się wygrywa. No ale mimo wszystko jako Beniaminek w tych trzech kolejkach zaprezentowaliście się naprawdę bardzo dobrze. Fakt, że tylko 3 punkty, apetyt rośnie w miarę jedzenia, zawsze tak jest. Jakie plany na ten najbliższy czas? No bo liga trwa, będzie się jeszcze dalej rozwijać. Ja miałem Ciebie na przykład zapytać na temat modernizacji boiska, czy to boisko jest tak przygotowane, że na przykład po deszczach będzie można na nim grać, czy będziecie też je oszczędzać, tak jak dawniej bywało, prawda, żeby nie narobić tam sobie kwasu jakiegoś. Nie, ostatnio właśnie jest po tym renowacji, które zrobiliśmy boisko, czyli zostało wykołkowane przez firmę Centrum Sportu Amatorskiego ze Złotoryi, tak? Mhm. Oni są. I to teraz zapobiega tym zastojom wody. Przez ostatni tam okres był taki mocny opad deszczu. Ten zastój był widoczny przez parę godzin i zniknął. Wsiąknął tam do głębi tego. Planujemy, prowadzimy rozmowy z władzami z gminy Strzegą. Nawet zaproponowaliśmy takie miejsce, gdzie możemy stworzyć boisko w centrum Jaroszowa, gdzie mamy Orlik, gdzie mamy Straż Pożarną, gdzie mamy też świetlicę wiejską. Są głosy za, są głosy przeciw, że to też troszkę podmokły teren, że to jest jakaś tam linia napowietrzna wysokiego napięcia czy średniego, ale patrzyliśmy, zrobiliśmy nawet wstępny projekt z bratem. Wejdzie tam boisko, wejdzie bieżnia, jest blisko szkoła, także szkoła by miała też... Plan jest, pomysł jest, nawet by nie trzeba było na początku budować szatni, tylko można wykorzystać szatnię z Orlika. Mhm. Tylko przejść przez drogę, która jest gruntowa. Plan jest, wiem, że tam pan Michał, teraz nasz wiceprezes, jest radnym też w Szczegomiu, to pilnuje tego tematu, rozmawia cały czas z władzami, czy to jest do spełnienia, do zrobienia. I myślę, że tutaj nie będziemy oszczędzać tego boiska. Będziemy grać. Trenujemy teraz też grupami młodzieżowymi. Tak. Boisko jest perfekcyjnie przygotowane do tego. Raz w tygodniu nawadniamy tym wózkiem, którego żeśmy zrobili zrzutkę na ten, bo oczywiście nasze fundusze nie są aż takie, żeby zakupić za 10 tysięcy taki wózek. No, wiesz co, powiem tak, trochę rozkładał ręce, ale to tak pokazuje tylko, że w tych naszych realiach jesteście w stanie pewne rzeczy gdzieś sobie poukładać, tak by mieć to, co potrzebujecie, prawda? Nie każdy tak podchodzi, wiele osób jednak wyciąga rękę na zasadzie daj i jak nie, no to temat upada. Powiedz, no bo to jest takie bardzo specyficzne miejsce, urokliwe powiedziałbym. Brakuje tam oczywiście kilku drobiazgów, żeby sam obiekt można było uznać już za nowoczesne na te standardy, które tam możecie sobie w tym momencie zapewnić. Nie pytam o zadaszenie, bo to może kiedyś wpadnie taki pomysł, projekty obywatelskie przecież są w okolicy, ale prąd. Tak. Prosta rzecz, której kiedyś nie było. No jest problem z tym, bo nie jest uregulowane, że tak powiem, własność gruntowa tego obiektu. Obiekt należy do województwa dolnośląskiego, a dzierżawi to dzierżawiła wcześniej powiat, teraz zrzucili tę dzierżawę na gminę. I gmina próbuje to przejąć, ale te przejęcia między
województwem, a gminą jest takie ciężkie do zrobienia, że to latami trwa. My już od chyba 5 lat próbujemy to, żeby gmina przejęła od województwa, ale to są takie procedury przejęciowe, że naprawdę nieraz jest to skórka za wyprawkę i przez to nie możemy wystąpić do Tauronu o wydanie warunków na przyłączenie. Tak, czy do wody, czy do tego. No i widzisz, pytam problem, o to pytam, bo wspominałeś wcześniej o tym wózku jeżdżącym, nawadniającym, tak. Prawda? Teraz tutaj prąd, zawsze warto pomyśleć o jakimś oświetleniu i innych takich sprawach związanych z tym, by sobie ułatwić pracę na boisku. No a wiemy teraz już, że w takich warunkach będąc, jakie macie, radzicie sobie naprawdę w sposób wręcz wyborny i no, możecie zarzucać, że się podlizuje, bo są tacy widzowie, którzy zawsze tak powiedzą. No, ale prawda jest taka, że ja znam trochę historię Unii od tych czasów, gdy klub był bliski no, upadkowi, prawda, i trzeba było wiele rzeczy gdzieś schować, dumę do kieszeni, prawda, zapomnieć o tym, że było lepiej i po prostu zacisnąć zęby, przetrzymać ten najgorszy okres. Tak. Teraz macie prawo się z tego cieszyć. I no, Damian, ja mam życzę tego, żeby ten sezon był udany, nie? Żebyście mogli na koniec rozgrywek po prostu z podniesioną głową powiedzieć sobie, zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i nie było w tym ani, wiesz, krzty przypadku. Może w końcu uda się spotkać na tym waszym przemarszu przez miasto, bo pamiętam, tak, jak ostatnim razem do mnie dzwoniłeś w tej sprawie, byłem w Łodzi na turnieju i fizycznie nie było możliwe, żeby się tam zjawić, ale pamiętam, że zawsze co roku na koniec sezonu w ten sposób świętowaliście zakończenie rozgrywek, więc oby tym razem to świętowanie nie tylko no, było taką jakby klamrą, ale też był powód do tego, żebyście mogli się cieszyć z tego. No, dla ciebie zrobimy ten przemarsz, jak będzie, bo wcześniej były te przemarsze do kawiarni, ale ta pani, która prowadziła kawiarnię, ona zrezygnowała, już nie ma tej kawiarni i po prostu zamknięta, chyba już jest emerytką jest i po prostu. No nie ale prowadzi tego. Tradycje trzeba, wiesz, ale zachować, skoro już macie przejście drużynę, możemy tak, zrobić, nie tak, ma problemu. Macie drużynę w Serie A, więc skoro tak zawsze kończyliście te rozgrywki, to teraz trzeba je też tak skończyć. Przypominam tylko, nie? Tak. Damian Głód, Unia Jaroszów, był gościem sportowej rozmowy. Porozmawialiśmy trochę o historii, trochę o wspomnieniach, trochę o tych gorszych momentach, trochę o boisku. Trochę o tych lepszych chwilach, trochę o rzutach karnych, trochę o sędziu Giercu, trochę o tym wszystkim, co nas może czekać w przyszłości, niedługiej bądź tej dłuższej. Ale Damian, ja mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziesz miał chwilę i wpadniecie tutaj do mnie być może z trenerem na rozmowę, może na jakiś dłuższy program, może na podsumowanie rozgrywek. Serdecznie zapraszam.